Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Rafi, dobry. Oczywiście musimy. Miałem zajmować się do Denerim, ale niestety trzeba zniszczyć grafika, bo szczerze, kurde. Tak zbugowane, że. Denerim jest tak zbugowane, że bardzo uwielbia się wywalać. O Boże, jak ta gra wygląda. Da na low. Zaczynajmy! Boże, moje oczy. Staniesz ty w końcu żreć? O Boże. No co? Głodny jestem. Napchasz się w obozie. A teraz skup się na tym przeklętym trakcie. Gapię się i gapię, a nikt nie nadjeżdża. Czy choć jeden z was może uważać? Łapka. Łapka. Nie chcę mi się z niej walczyć, no to... Dobra, tracę dużo łapka. PD, ale... ich jest dużo. A sami widzicie, coś idzie, jak ich jest za dużo. Team zostaje wrzucony przez praskę. Jedno życie, jedna śmierć, jeden jest tylko Bóg i On jest naszym Stwórcą. Grzeszą ci, którzy swą miłość oddają fałszywym bogom. Wspomniałaś o krzesiwie i chówce. Głębokie ciemności... Przed świtem wydają się nie mieć końca. A, zabraliśmy wszystko z nas. Serio? Piesek! Nie znalazło się nic ciekawego. Klient jest bardzo zadowolony. O. Odwiedź mnie niedługo. Już się robi. Kiedy jak łasy zrobimy na nich? Przychodzisz, by donieść o kolejnym przestępstwie? Przysięgam, całą tę dzielnicę powinniśmy otoczyć kordonem. O, mogę ci w czymś pomóc, strażniczko? Proszę, moje oczy. Twoją podobiznę pokazano wyższym stopniem strażnikom pałacowym. Muszę przyznać, że rysunek nie do końca oddawał to, co widzę teraz. Nie martw się. Nawet gdybym uwierzył w oficjalną wersję wydarzeń, które miały miejsce w Ostagarze, to nie jestem przecież głupcem. Gdybym polecił swym ludziom, by cię zatrzymali, rzuciliby się do ucieczki i pobiegli wylewać łzy na łona swych kurtyzan, a mnie zostawiliby samemu sobie. Wystarczy mi, jeśli nie będziesz zakłócać spokoju na targu. Że co? Mówisz poważnie? To znaczy tak, tak, przydałaby mi się pomoc. Mamy tutaj dość popularny przybytek, który wręcz roi się od najemników. Jeśli posłałbym tam moich chłopców, komuś naprawdę, Stwórco, broń, mogłaby stać się krzywda. A ja musiałbym tłumaczyć ich ojcom, że służba gwardzisty jest naprawdę niebezpieczna. Praw się dobrze, a dopilnuję, by w twojej kieszeni wylądowało trochę srebra. A może nawet odrobina złota. Burdel nazywa się Perła. Obij pyski najemnikom, którzy nie zastosują się do twoich poleceń. Dając im w ten sposób do zrozumienia, żeby przestali podskakiwać. Powiedziałem, byś dała im w skórę, a nie zabiła. Chcę, żeby to było jasne. Żadnego ognia, eksplozji czy Stwórca jeden wie, jaką jeszcze potworną śmierć możesz im zgotować. Przepraszam. Przyzwyczajony jestem wydawać rozkazy moim chłopakom. Zostaw ich tylko przy życiu, a będę zadowolony.
Dziękuję, strażniczko. Udanych łowów. Witaj ponownie. W tych czasach w waszej grupie z każdy przy... O co chodzi? Jestem... Dobra. Mi się doekspić, ale ja sprawdzę, czy nie mają tutaj też inni ciekawe rzeczy. Welcome, friends. Welcome to Wade's Emporium. We have the finest armors in Denerim, maybe in all of Ferelden. How may we assist you? Certainly. Wróciłaś. O. Ten Divine Will mi też nie pasuje. Można się poddać mrocznym pomiotom? Biorą jeńców? Wedle rozkazu nowego Arla Denerim, nikomu nie wolno wchodzić do obcowiska. Wybuchło powstanie elfów. Ostrousi mieli nawet czelność zaatakować jedynego syna Arla. Zamordowali go z zimną krwią. Ponieważ cały ród Urienów nie żyje, regent mianował Rendona Hoa z Amarantin na nowego Arla Denerim. A ten natychmiast urządził w obcowisku czystkę. Straszny tam bajzel. Kiedy zrobimy porządek, otworzymy bramy. No idź już. Hej, cuda Tedas. Kupił mi tu... Młody. Bardzo młody. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co właściciel takiego sklepu mógłby uznać za cud. Rafi, miałeś się doekspić, a nie ładzić po Denerim. To tutaj szlachta przychodzi chlać i decydować, kto spośród niej jest najważniejszy. Największy głupiec to pijany głupiec. Tak mi powiedziała kiedyś matka. Miała rację. Czego ci trzeba, nieznajoma? Czego ci trzeba, nieznajoma? Jasne.
Powiedz mi coś, Morrigan. Całe życie mieszkałaś w lesie. Czasem go opuszczałam, ale niezbyt często. Już dlaczego pytasz? To takie dziwne? To był mój dom. Ale mieszkałyście tam tylko z matką. Nie było nikogo innego. Matka czasem miewała towarzystwo. Towarzystwo? Pewnie nie powinienem pytać. Nie, lepiej nie. Jak sobie życzysz? Hej! Co ty robisz? Sprzątam? To pokój pani Zofii! Nie będę nadstawiać karku za tę zdzirę. Tylko się pośpiesz. A faktyko, bo on ten... No nie, nie zgodzę, co do chuja. Nieregularnie. I trzy kafle. Świnie. Wszyscy co do jednego. Następna kolejka za bitwę i zwycięstwo. Teraz pijemy więcej. Należę do karmazynowych wioseł. Uważaj, gdzie patrzysz, bo wyłupię ci te twoje cholerne oczy i naścikam do czaszki. Jezus Maria. Zabrzmiała im groźba. Dobra, ja tutaj zrobię w razie W przerwę. Jakby mi wywaliło, to będę miał punkt zborny. Dobra, w razie czego sobie spisywałem, tak jak mówiłem. Do perełki. O Jezus Maria. Ja, że coś się zbliża. Nie masz szans. Kolejna walka przed nami. Ukrywajcie, nie możecie. Możesz wygrać. Przetrwa tylko jedno. Spróbuj. Zbliżycie ich na strzępy. Świetnie. Po krwi. Naprawdę ci się wydaje, że masz szansę?
Now push a bunch. Oh, fuck. Teraz nie pamiętam, czy ja spalenie chyba bardzo mam niepotrzebnie. Tak smakowa. Dlaczego nazywają to miejsce Zamtuzem? Żadnych tuzów tu nie ma. A może jednak są? Nie mogę zrozumieć, dlaczego to miejsce jest aż tak wyjątkowe. Z mego doświadczenia wynika, że każdy płaci za seks. That scamp Kylon sent you, right? Glad he hasn't forgotten about us. The mercenaries are right there. If you're here about other things, just speak up. Is that your name? Stop playing games, Isabella! We want our money! I think you forget who you are speaking to. I will give you a chance to leave quietly. You brazen hussy! Someone needs to put you in your place. Odwróć się i odejdź, nieznajoma. To sprawa tylko i wyłącznie białych sokołów. Posłuchajcie tylko tej strażniczki. Ty mówisz nam, co mamy robić? Coś w tym jest. Panowie, idziemy. Nie chcemy przecież zadzierać z Loganem, prawda? Tell Kalon, I owe him one. Twórca, zakon templariuszek. Ja sam dałbym sobie z tym radę. Dzięki, ja chyba muszę się gdzieś schować. Co do tego mam za przeczucia? Kolejna zwolenniczka szarych strażników. Nie jakaś tam zwolenniczka, Pejdanie. To strażniczka. To jej szuka Arlhow. Strażniczka wpadła w naszą pułapkę? Masz jedną szansę, żeby się poddać.
Wierzę ci, ale niespecjalnie mnie to obchodzi. Nie jesteśmy jakimiś tam strażnikami. Jesteśmy elitarną gwardią Hoa. Shevra, Tenant, Jarvi, zabijmy sobie strażniczkę. Czekam, czy to będzie fajnie zadawać. Lepiej nie potrafić. Twoje! Czas tu posprzątać! Wstawaj! Nawet się nie zorientują. Broń w gotowości. Nie za nas nic ciekawego? Szkoda. Dlaczego zawsze mówisz, że jestem głupi? Jestem? Skoro sam zadajesz to pytanie? Wiesz, bo to What godzi now? W moje... męską dumę. W takim razie na pewno napiszę ci oficjalne przeprosiny, gdy tylko będzie już po wszystkim. Zakon mnie wykształcił. Studiowałem historię. Zakon nie potrzebuje głupich templariuszy. W takim razie musiałam się pomylić. Jestem pod wrażeniem. Wcale nie. Nawet mnie nie słuchasz. O, Rety! Jednak jesteś bystrzejszy niż można by sądzić. Twój zakon musi być bardzo dumny. O Boże. Jak sobie życzysz? Dobra, teraz idziemy z powrotem. I jesteśmy strapowani ku po raz kolejny. Miałem nadzieję, że cię znajdę. Słyszałem o tym, co stało się w Perle. Nie wiem, jak ci się to udało, ale wyszli nie stawiając oporu. Jeśli chodzi o pracownicę Perły, to... Nikt poza mną nie ma prawa rozkazywać moim ludziom. Należy ci się lekcja szacunku. Rozumiem. Nie obchodzi mnie ich życie. Będzie niezła jatka. Ale będzie... Przemilka, że posamować. Assistance! Pokaż, co potrafisz!
potrafisz lepiej. Co atakują cię z własnej woli? Czyżby byli aż tak głupi? Tak. Oto obiecana zapłata. Jeśli jesteś zainteresowana, będę mieć dla ciebie kolejne zadanie. A teraz wracam do dzielnicy handlowej. Boczne uliczki są jak na mój gust zbyt niebezpieczne. Tak tylko mi się zdaje, czy naprawdę poszło mi tam bardzo marnie? Idiota. Dobra, to też wiem. Jeżeli drobnie mi coś, co oni mają na sobie, to po prostu są z... O, tracą wyposażenie po prostu. Swoje. Nie dasz nawet chwili spokoju, co? Tu jesteś. No wiesz, mogę po prostu pójść. Tak, to jest... O Boże, wystaw. Tędy się sobie wychodziło, a to tędy. Tutaj. Jakiś encounter? Nie? Szkoda. A nie władać nim. Głupi i zepsuci są ci, którzy jego dają. Wykorzystują jego ty. Dobrze móc znów cię widzieć. Mam skargi dotyczące karczmy pod nienażartym szlachcicem. Wygląda na to, że stała się celem inwazji jakichś najemników. Do niczego poważniejszego jeszcze nie doszło. Najemnici przeszkadzają pewnie szlachcicom w prowadzeniu wysublimowanych konwersacji. Obij paru łobuzów. Barmanka nie ma nic przeciwko odrobinie krwi albo sportu, jak to nazwała. Kapitan powiedział, Denerim nie zatęskni za paroma martwymi najemnikami. Rób, co uważasz za stosowne. I powodzenia. Okej. Nie, bo tak się bawi strażnika. Kylon cię przysłał? To są te prostaki z karmazynowych wioseł. Na co się gapisz? Jesteśmy karmazynowymi wiosłami! Skargi? Mamy dobry pieniądz i nie łamiemy żadnego z waszych praw! Wlwam na twoje skargi! Sama widzisz! Dlatego wezwaliśmy straż! Robią tu rozróbę!
gapią się na moich gości. Głośni są, chamscy i śmierdzą. Niech idą precz. Jak się będą opierać, to wyrzuć ich siłą, barbarzyńców jednych. Reszcie gości by to nie przeszkadzało. Jesteśmy weteranami licznych bitew. A kimże ty jesteś, żeby się tak do nas zwracać? Ja... my właśnie wychodziliśmy. Tak, wiosła, idziemy do doków. No ma być sport. Fuck. Dobra robota z tymi prostakami. No, niech będzie. No bo tak się bawi strażnika. Dobra, to byłoby na tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, komentarz, lajka. A my się widzimy za niedługo w naszych kolejnych wyprawach. To byłoby na tyle. Do usłyszenia. Cześć.